Witajcie, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem rozsad pora. Moje wykiełkowane nasiona są już nawet za mocno wyciągnięte, ponieważ no niestety ciągle czas mnie goni, brakuje mi doby na wykonanie wszystkich zadań. I dlatego moje pory są już bardzo długie, ale nie jest to jakiś bardzo duży problem, bo zwyczajnie jak będę je głębiej wsadzać do ziemi. Ja będę pokazywać, jak robię rozsadę, a w międzyczasie opowiem o uprawie tego warzywa. W zależności od warunków, jakie możemy zapewnić rozsadzie pora, wysiew wykonujemy no już tak na przełomie lutego i marca. Por nie lubi za bardzo ciepła podczas kiełkowania, bo mocno się wyciąga. To też najlepsza temperatura do kiełkowania to tak przedział między 16 a 20 stopni Celsjusza. Warto też wspomnieć i pamiętać o tym, że okres wegetacji to 170 dni, dość dużo. Nie ma takiej potrzeby, aby w uprawie amatorskiej, takiej domowej, wiecie jak my robimy, wysiewać dużo nasion, ponieważ por wschodzi bardzo ładnie, tak w granicach 90-95%. Także jeżeli chcecie na przykład przygotować sobie rozsadę 10 porów, to naprawdę nie ma potrzeby wysiewania całej paczki. Ja, jak to zwykle bywa, rekomenduję wysiew nasion do mini szklarenek metodą na ten mokry, zwilżony ręcznik kuchenny. Wtedy dokładnie widzimy, które nasiona kiełkują i na których mamy się głównie skupić. Jeżeli wykiełkowane nasiona od razu chcemy przenosić do takich tych docelowych doniczek, wówczas powinniśmy zadbać, aby te doniczki były odpowiednio wysokie, ponieważ por, jak wszyscy wiemy, ma długi system korzeniowy. Oczywiście wysiew nasion jest dowolny, możemy je wysiewać na kilka sposobów i tak jak już właśnie przed chwilą wspomniałam, ja najbardziej rekomenduję tą metodę do mini szklarenek na zwilżone ręczniki z prostej przyczyny, bo widać, czy nasiona kiełkują, czy nie i czy mamy ich sobie tam dosiać, dołożyć, czy widzimy, że ten wschód następuje bardzo ładnie. Kolejny sposób to wysiew rzutowy do większych doniczek, skrzyneczek czy opakowań po lodach, jogurtach czy pomidorach kupionych w marketach. No i kolejny to bezpośrednio po ziarenku do palet z multi doniczkami. No i teraz, gdy sadzonki są ładnie rozwinięte, można przyciąć liście, tak troszkę od góry, bo dzięki takiemu zabiegowi wzmacniamy młode rośliny, a ponadto zabieg ten przyczynia się do silniejszego rozwoju korzenia. Czasami powstaje problem, dlaczego por nie rośnie. I częstą przyczyną jest gęsta uprawa. Gęsto, za gęsto wysialiśmy nasiona. I są one wówczas słabsze, te kiełki, ponieważ nie osiągają właściwych rozmiarów i bardziej są narażone na choroby grzybowe. Ja o tych wyciągniętych rozsadach już mówiłam we wcześniejszym filmiku o sposobach na wyciągnięte sadzonki i jak uratować te takie powyciągane rozsady. Jeszcze chciałabym powiedzieć kilka słów o wysiewie wprost do gruntu. Taki wysiew robimy na przełomie marca i kwietnia i oczywiście warto zabezpieczyć ziemię włókniną, bo wiadomym jest, że po wysiewie do gruntu na pewno pory będą później niż takie te z tych sadzonek, które przygotujemy sobie wcześniej w domu. I teraz tak, jeżeli macie możliwość uprawy sadzonek w domu, to przed przeniesieniem rozsad w marcu do szklarni warto te sadzonki zahartować poprzez uchylanie, czy chociażby nawet rozszczelnianie okien, tak aby później nie dostały szoku termicznego.
To w zasadzie jest tyle, takie najbardziej potrzebne informacje, najbardziej podstawowe informacje o uprawie pora. Ja oczywiście podsumowanie, to które Wam przed chwilą opowiadałam, podsumowanie w takim wielkim skrócie zapisuję w opisie do tego filmu i niezmiennie życzę Wam wspaniałych rozsad, wspaniałych upraw, no i zachęcam do subskrypcji kanału, tak aby nie ominął Was żaden nowy, kolejny filmik. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam.